Witam Thalesa, Rasketyki z Ameryki. Był taki odcinek pod numerem 342, gdzie pokazywałem i mówiłem, dlaczego sklejka nie nadaje się teraz na fronty, na drzwiczki, nawet na szersze szuflady, na głębsze. Dlatego, że jest po prostu niestabilna. I teraz robimy jeszcze blaty. Miał być taki długi, bardzo długi blat, ale zmiana projektu jest i musieliśmy go pociąć na krótsze i okazało się, że w dwóch blatach są bąble i trzeba po finiszu się okazało i to się zdarza po pandemii coraz częściej i taki jestem wkurwiony, że nadal jeszcze używamy sklejki, bo tutaj też mamy panele, które są ze sklejki. Ludzie chcą ze sklejki czasami, bo im się wydaje, że sklejka jest lepsza, bo mają 70 lat i w latach 50-tych, 60-tych sklejka była super, nie krzywiła się, była po prostu jak szkło. Znaczy się, jak pomalowało się poliuretanem, to była jak szkło, twarda, sztywna, prosta. Drzwiczki robili ludzie w garażach do kuchni sobie i było proste. Teraz to jest piece of shit. Po prostu, jak to mówią Amerykanie, kupa gówna i tyle. I wkurwiony jestem, bo blaty mają jutro iść, a okazało się, że są bąble po finiszu. I wezmę kamerę w rękę i wam pokażę. Także myślę, że jak ktoś nie będzie wyraźnie chciał, że chce sklejki, to mam tu głęboko. Nigdy już kurwa nie będę używał sklejki, dlatego że po prostu jest gówniany jakoś i co z tego, że ja płacę za nią ponad 100 dolarów za formatkę. 100 chyba 10 kurwa z jednej strony lakierowana. I to jest takie... Okay. A mówią, że nie trzeba się denerwować. W każdym bądź razie 342 jest odcinek, gdzie mówię, dlaczego nie używać sklejki na fronty. I 345 jest odcinek, gdzie pokazuję, jak usiłują w różny sposób zrobić, żeby to było bardziej stabilne, ale to jest, nic nie pomaga. A ostatnio miałem jeszcze też formatkę, jak to kleiłem. Przywieźliśmy parę właśnie sklejek z nowej dostawy i one mają jeszcze takie frezowane, chuj wie co. Także zrobiłem parę zdjęć, wam pokażę, jak kleiłem to, jak ta sklejka jest zrobiona, bo bardzo dziwnie to wygląda. Czy to pomoże, że ona będzie stabilna? Okaże się w praniu jak wszystko. Na dzień dzisiejszy to po prostu sklejka to jest drogie gówno. O, tak trzeba powiedzieć kolokwialnie i tyle. Wezmę kamerę w rękę, pokażę wam, na co jestem taki strasznie wkurzony. Pokażę wam, dlaczego nienawidzę sklejki fornirowane teraz po pandemii. To jest po prostu ból w dupie. Mamy tu countertopy. On miał być długi, taki 5-metrowy, ale nieważne. Trzeba było go pociąć na krótkie, bo jest zmiana projektu. Jest 3 warstw, żeby był stabilny. I to jest sklejka fornirowana. I teraz się nieraz trafi, to jest po wykończeniu. Jakaś dziura musiała być w sklejce przed fornirowaniem, bo to fabrycznie fornirowane było. I po finiszu się pokazało takie chuj wie co. I na drugim też w tym samym kurwa miejscu, że tak powiem. Normalnie jest po prostu, tam jest dziura była jakaś. Muszę teraz to wyciąć i zaszpachlować bondo i pomalować, ale to jest po prostu ból w... dlatego, że się tego nie widzi. Wydaje się po wyszlifowaniu, że blat jest piękny, że będzie po prostu wszystko pierwszej jakości, a tu takie coś. No skurwysyny. Jest po prostu dziura, no kurwa jest dziura pod fornirem. I jeżeli to jeszcze przed pandemią się nie trafiało, to teraz się trafia na gminie. No, wpalę to się, kurwa,
kurwa, nie mieści. Na drugim to samo, kurwa. Nie mogło to się trafić, kurwa, na jednym, że tak powiem. Widzicie, trzeba teraz to po prostu wyciąć po chamsku. Normalnie jedną ręką, ale chcę wam tylko pokazać, że to jest po prostu... Jest po prostu dziura, sęk wypadł. Sęk wypadł i... Dobra, odłożę kamerę, bo nie mam czasu, że się z tym pierdolę. Jest naznaczone markerem, czyli ktoś to zaznaczył, że powinno to być wypełnione przed fornirem. Ale to takie jak komunistyczne brakolubstwo. U nas też jest tyle idiotów, co wzrok mają tęskniący za rozumem i oni po prostu don't care, mają to wszystko w dupie. I żeby to się chociaż trafiło na jednym, ale nie kurwa na dwóch, to się w pale nie mieści. W bliższym oględnięciu, dokładnym bardzo przy świetle, okazało się, że jeszcze jedna jest kurwa taka dziura i że postanowiłem, że lepiej to zrobić za jednym razem i teraz, niż potem na robocie się pierdzielić z tym albo wyjmować i zmieniać blat. Dlatego nie ma co dupy szkłem skrobać, tylko trzeba po chamsku to wypierdzielić nożem, zasmarować bondo i to dobrze, że to pod farbę idzie, a jakby pod bejce, to pozamiatane, trzeba nowy blat. Są dwie dziury jakby symetryczne. Czyli po prostu musiało być z tego samego kawałka drzewa wycięte i potem drewno, sęk wypadł. Także widzicie, tam są. A to jest ucięte, one są tak jak teraz, czyli to jest z jednej sklejki, czyli nie wiem jak to mogło się zdarzyć. Po prostu musiały być dwa sęki w różnych miejscach i liście jak na sklejkę użyli fornir, bo to był bukmacz, to właśnie tak się pokazało, bo sklejki są też właśnie z takiego forniru, tylko grubego, a potem na wierzch idzie cienki fornir. Jeszcze to dobrze widać. Bondo nałożone. 3 godziny w dupę roboty, albo więcej w sumie. Kończenie tego jeszcze raz. Albo pół dnia. Bondo jak schnie, trzeba nałożyć dużo, bo ono się kurczy, shrink. I potem jak ono jest jeszcze takie już twarde, ale jeszcze nie do końca, ono się ładnie struga, zobaczcie te wiórki, ono się ładnie struga dłutem. Także zrywamy taśmę, strugamy je dłutem na tyle, żeby trochę zostało i potem to się ładnie szybko szlifuje, bo całą taką gulę, tyle tego zeszlifować szlifierko, to masakra, a tak to jest po prostu szybko i przyjemnie i długo to pięknie struga. Warunek, że już i że jeszcze jest nie takie twarde jak kość. Jak to mawiali starożytni Polacy, jak nie sraczka to urok, jak się człowiek spieszy. Więc tak, ponieważ było grubo nałożone bondo, zrobiły się bąble w środku. Ale jest współczesna technologia, puściłem tego super glue z utwardzaczem. Tu też pięknie się wyszlifuje, tylko znać, że jest kropka, jak tu wyszlifuje, będzie to samo. Na tych dwóch drugich było tak samo i widzicie, zaszlifowałem. Po prostu bąble się zrobiły, jak mi te bąble zostawił, tu znowu było ślad, a tak to po prostu także jak nie sraczka, to urok.
panel. Bardzo interesująca sprawa. Pod pierwszą warstwą są takie nacięcia. Taką partię sklejki dostałem chyba po to, żeby zrobić ją bardziej stabilną. Z jednej strony tylko zresztą. To jest starego, ze starego zapasu. Nie ma nic takiego. Tu mamy sklejony na 45 stopni kawałek sklejki. W zasadzie dwa kawałki sklejki. Wydawałoby się piękny słój. I pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, dla której unikam sklejki obecnie. Ekologiczne kleje powodują, że jak... O! Pięknie, kurwa, ekologicznie. Tylko, że to nie trzyma. Przez 30 parę lat nigdy się nie spotkałem, żeby tak kurde odłaził fornir od jak się zdejmowało taśmy, to nieraz się zdarzyło, że po prostu kawałek się jakiś uszczypał. Ale nie kurczę, że po prostu nie trzyma się wcale. No. I po bokach to dalej on się trzyma. A tu chuj wie, czy to zwykły klej, czy to zła technologia, czy to pierdzielone te zielone kleje. Nie mam pojęcia. Aczkolwiek jest to ból w dupie i nowy panel muszę robić. Bo to idzie pod wejce i nie może. To, kleje nie zawsze będzie widać, więc szybciej zrobię nowy panel. Tu widzicie, za mną stoją szafki do tych blatów. Szafki jutro pojadą, blaty pojutrze pojadą. No bo co, trzeba je przefiniszować jeszcze raz i koniec. I na taką właśnie ewentualność trzeba zawsze dodać sobie przynajmniej minimum 5% ekstra kasy przy szacunkach, bo nikt nie wiecie, na jaki gówniany materiał traficie, płacąc za niego jak za złoto. Jak się podobało, to standardowo dajcie lajka albo dwa w dół, whatever. Udostępnijcie, ci co nie subskrybują, zapraszam do subskrypcji, zapraszam na mediapartner24.pl, na drewno.pl, aby napisać nowe książki. Miłego dnia Wam życzę. Starajcie się nie denerwować, ja też się staram, ale nie zawsze to wychodzi. Miłego dnia i niech moc będzie z Wami.